Dzień dobry, ludzie! Z tej strony Pixela to jest Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon. I w tym odcinku albo będziemy kończyć już grę, albo będziemy jeden odcinek od tego. Najprawdopodobniej ta druga opcja, ale najpierw dół, góra. Dziękuję bardzo. No i lecimy do super bonusowego świata, więc to jest ostatni raz, kiedy widzimy My Night Mountain. Więc jest ok. Mam nadzieję. Pyk. Hoppa. No tak, już mamy 100 pro. Jest fajnie. No i teraz super bonus world. Nic nie mam więcej. Mam 15 tysięcy klejnotów. Juhu. I tu mamy więcej klejnotów. Finally made it, Spyro. Hunter was a little worried about you when you went off to fight the sorceress, but I always knew you'd beat her. This place is where the sorceress kept all her treasure. But after she was defeated, a bunch of thieves came and stole it. If you can catch the thieves, you're more than welcome to keep the treasure. Innymi słowy, musimy pozbierać wszystko. O, jak widzicie, dostajemy mnóstwo. Powtarzam, meny ustyfo klejnotów. Ale mówię, najprawdopodobniej, bo to jest strasznie długi, to nie jest, no, może nie strasznie, ale w każdym razie długi świat i po prostu na pewno najprawdopodobniej, żeby to mnie nikt nie łapał za słówka, będzie on maksymalnie dwuodcinkowy świat. Bo mogę się równie dobrze wyrobić też jeden. Kto mnie tam wie? Speedruny i te sprawy mnie już jakoś coś tam nauczyły. No serio. Cholerę. Hajsu dostajemy. Czy hajsu? Klejnot. Jakiś jeszcze jest tu ten... No jak... Tak. Jej! Dobra. A i tym razem skaczę. Patrzcie. No. Kutymyt. Hehe. Dobra. Patrzymy ile. To jest za 16 tysięcy. A więc zaraz to osiągniemy. Jako już 100%owaliśmy wszystko, to będzie easy to do zrobienia. A to spadło. Co teraz? O, jak widzicie, otworzyło się. Ale... Klejnot spadł. O-o. Już nie będzie 100 pro. No nie. Wchodzimy tutaj do pierwszego, do pierwszej minigierki. Dever. Hi Spyro. Did you see Bianca? She was really worried about you when you went off to fight the sorceress. It was pretty funny. She tries to play it cool, but she was scared stiff until you came back safe. I just finished fixing up an old submarine. Why don't you try taking it for a spin? Great! Hop aboard! Spoko. No to jadymy. Pciąg. Jadymy. I oczywiście znowu ta sama praktycznie misja z namierzaniem tych cholernych rybek. Co nie jest proste, od razu wam mówię, ale za to przynajmniej dostajemy dobrą nagrodę, tak jakby. No i jak widzicie, w tym poziomie jest ich 7. I one nas bodajże nie atakują w żaden sposób, z tego co pamiętam. A myślałeś, że...
Bo ja nie jestem taki sprytny, co? Oti, oti. Oczywiście one przed nami uciekają, jak tylko nas zobaczą, bo wiedzą, co je czeka. To jest najlepsze. That was fast. You're too slow. Kiedyś bym musiał zrobić jakiś taki, nie wiem, wojska albo coś w stylu, żeby zobaczyć, jakie głosy umiem robić bardzo dobrze. W sumie, skoro mam ferie i w sumie tak się czasem troszkę nudzę, jak nikogo na przykład nie ma na Discordzie, to chyba coś takiego zrobię sobie i mi się będzie tak nudziło. Goddammit. Jej! Czyli co, skoro to tyle, to chyba mogę sobie iść, co nie? Halo! Jeszcze jakbym mógł wejść. O! O! Perfekt. No, to chyba tyle. Okej, no to idziemy dalej w takim razie. Teraz tutaj. Może jednak się wyrobimy. O-o. Check it out. This is the world's fastest turbo snowboard course. The local champions are the Sasquatch Six, a gang of yetis on souped up snow discs. I bet that you could outrace the lot of them. If you win, we get a huge pile of treasure. If you lose, I have to slick down the whole course with my tongue. Sasquatch. So, ready to race? Ups. No, ja nie jestem zbytnio dobry w to. Ale moi drodzy, to jest inna zupełnie deska niż tą, którą mieliśmy zwykle. To jest deska, która ma turbo. Moglibyście to porównać do tej z Ratcheta i Clanka jedynki. Tam, gdzie mieliśmy upgrade, nie pamiętam, jak go się nazywał, ale po... Platinum Zoomerator. Coś w tym stylu. Właśnie coś w stylu Platinum Zoomeratora. To jest. Kurde, że ja zapamiętałem tą nazwę, to dopiero jestem zdziwiony. No ale musimy oczywiście wygrać z nimi. Co najprawdopodobniej się nie zdarzy, bo jestem lama w tych wyścigach. Jestem więcej niż jedno zwierzę. Pozdro dla kumaty! Bo tu ewidentnie jest potrzebne wymaganie. Ewidentnie jest potrzebne wymagane. Jest potrzebne rakieta. Bo bez rakiety tu raczej będzie dupa. Ja nie wiem w sumie, jak ja to zrobię bez rakiet. Bo ja ich w ogóle praktycznie nie używam. Znaczy teraz dopiero używam, ale no. Teraz to już praktycznie wszystko jest stracone. Jestem trzeci, ten drugi już prawdopodobnie ukończył wyścig. No to już nawet nie ma co. No cóż. Było fajnie. My tongue is frozen. You better not lose again. Dobra. Postaram się jeszcze raz to zrobić. Jak on to zrobił? Peter. Więc oszczędzę tych dwóch najpierw, bo oni są w miarę ładni. Nie wiem, czy ładnie to tak mówić, ale... O jest.
Oje, nie. Nie, to był zły żart. To był bardzo zły żart. Ci panowie są bardzo łatwi, chociaż nie wiem, czy Sekwan nie jest. Nie. Jeżeli już sam się możesz rozbawić, to znaczy, że twój żart naprawdę był dobry. Czasem, bo czasami jeżeli tylko ty się śmiejesz, to znaczy, że twój żart był fatalny. Nie pytajcie się, skąd to wiem. Powiem tylko, że większość moich żartów się tak kończy. Ty sam się z nich śmieję. Bo wreszcie nikt ich nie rozumie. To jest powód tego, dlaczego nikt się nie śmieje z moich żartów. Quit race. A, mogę sobie... Muszę do niego gadać. Ja nie mogę. Dobra, dobra. Jak oni to tak szybko robią? To jest ewidentnie jakieś cheaterstwo. Kurde! Nie mogę się wywalić, ani razu. Dobra, czyli na ten wyścig będzie cały poświęcony ten odcinek. Po prostu, żeby go przejść. Bo wiecie, ja tak jakby nie jestem dobry w wyścigach. Trzeba by tu jakiegoś takiego Jima. Następnym razem sobie załatwię takiego mojego osobistego Jima, i którym będzie przechodził takie właśnie wyścigi. Wiem, ja sobie muszę załatwić takiego Jima prywatnego. Gym prywatny, to słyszałem, że fajna sprawa jest. Tylko trzeba go karmić dużo. No to może być właśnie problem, bo u mnie krucho jest tak trochę z jedzeniem. Wiecie, samemu też trzeba utrzymywać linię. W szczególności linię patyka. Okej. Już użyję tego. Bo się boję troszeczkę. Dobra, gdzie jesteś ty na pierwszym miejscu? No, w kortrze jesteś na pierwszym miejscu. Oh no. Oh no! Oh no. Hell no. Nie. Damn it. Damn it. I jak oni takiego boosta dostają nagle? Próbowałem przytrzymać teraz właśnie przycisk boostu, ale nic mi to nie daje. No mówię, cheaterzy, na 100%. Nie mam innego, lepszego wyjaśnienia. Po prostu nie. Teraz czas w drugą stronę. No!
Damn! I think not. Muszę oszczędzać bardzo boost. To nie jest Sonic. Tutaj nie mogę w nieskończoność ładować tego boosta. Się wystraszył. No dogoń go. Nie pierdziele. Jaka zdaunowana rakieta. Tak. Jest! Heck yeah! Nope! No o. Dlaczego mnie tu cofnęło? Dlaczego mnie tu cofnęło? To było takie chamskie. Ja nie robię cięć, więc nie wiem. Weźcie sobie popcorn albo coś, bo to na serio. Ewidentnie to troszeczkę będzie trwało. Ups. You son of a... Trzeba by się nauczyć, nie? Pikselku, spokojnie. Spokojnie, stary. You can do it. I believe in you. Just do it. Czasami siebie tak bardzo nienawidzę. What? I think my tongue is... Dlaczego mi to daje teraz tak mało? Hello? Hello, neighbor? Tu. Why? Just... Why? I think...
Wydaje mi się, że trzeba będzie zresetować planszę. Bo chyba coś popsułem. Na serio, to nie powinno się tak nie odświeżać. Znaczy, źle można by było tutaj zrozumieć. Nie powinno się tutaj tak mało dawać, o. Tyle się powinno. What the hell? Nie, czekajcie, na serio, ja zestartuję to. To jest bardzo złe. Że to mi nie daje tyle, ile powinno mi dawać. Just do it already. Dlaczego ja nie zebrałem tamtej rakiety? Rakiety. Muszę to tylko wygrać. Tylko. Nie tylko Maria to była. Ona by to przeszła. Czego to tak mało mi daje? Nope. Dlaczego tak się dzieje? I will just kill myself. I think... Dobra. Nawet pomysł, jak to zrobić. Nie jestem. Nie mam stuprocentowej pewności, że to zadziała. Ale. To może jednak zadziałać. Czy na serio trafiło w niego, nie w niego? Czy na serio trafiło w niego, a nie w niego? Nie mogę trafić w niego, a nie w niego. Nope. Ja tak nie wytrzymam długo.
Możecie się śmiać, ale ja na serio się tu stresuję. To nie jest na pokaz. Najzabawniejsze jest jeszcze to, że ja to bym musiał jeszcze przebiec. Yes! Yes! Like a bunch of frostbitten, flat-footed, molasses-eating, lead-pants-wearing, cross-eyed glacier trolls riding slabs of plywood with sandpaper on the bottom! And we want some shiny stuff, too. Oh, ale dobra. Teraz muszę tylko po prostu uzbierać to, co nie uzbierałem jeszcze. W sensie, że klejnoty. Ale klejnoty to akurat będzie easy. Bo ich nie ma w sumie aż tak dużo. A większość z nich już pozbierałem na moich próbach. Ile to jest 27 minut? O, o. Dobra. W sumie tu mam taki najlepszy winę. A to gdzie co jest? Ja się po prostu tego trzymał. Tam było. O kurde, a mogę nie brać udziału? O, byłoby miło. W sumie łatwiej jest teraz. Ej! To tak. Gdzie indziej jeszcze jest? Nie ma. No to dobrze. Ta umiejętność Sparks na wykrywanie klejnotów to jest po prostu błogosławieństwo. Bo nie możecie ufać licznikowi, bo licznik wam nie pokaże, ile w danej na przykład minigierce czy coś potrzebujecie. Więc dobra, tu mamy wszystko. Przeszedłbym sobie jeszcze jedną minigierkę. Teraz. Houston? I think we have a problem here. A, nie, nie, nie. A, to nie jest minigierka nawet. Okej. Więc mamy tutaj to. I sobie możemy latać. I mamy zniszczyć tych gości. Jestem za to kupę szmalu. No, więc po prostu zniszczymy ich i wtedy będzie koniec odcinka. Znaczy, nie. Zrobimy jeszcze ten ostatni. Zakończymy tą serię, kurde, mele. Co się będę pierdolić dłużej? Bo byście miliony lat czekali na kolejny odcinek. Tak, to skoro jesteśmy teraz. On tu był, ja widziałem przelatującego, bo mi się zdawało. Zdawało mi się. A więc gdzie jest ostatni? Ostatnia łowca. Where it could be? Tu mogłem przelatywać. I knew it! Łehehehe. Ile mamy? No chyba sobie ktoś ze mnie jaja robi. Chwila. Teraz. Gdzie co pokazuje? Słyszę.
5000 ich. A więc, moi drodzy, zakończymy grę właśnie. Ta-da! I don't know how she did it, Spyro, but the sorceress must have survived that last battle. She's been waiting here all this time, saving up her magic to destroy you. Your best chance to defeat her is to borrow my flying saucer. I've cast some spells on it to give it extra firepower and unlimited flying time, but the rest is going to be up to you. You've come this far, Spyro. I know you can beat her. I'll beat the crap out of her. Innymi słowy, teraz musimy ją nawalać. Bo to jest finałowa walka z Sorceress. I ona się nie pierdzieli. Ale ta walka jest dużo łatwiejsza według mnie niż ta zwykła. Kurde, mogłem już tak lecieć. No to jeszcze dwa strzały, tak. Kurde, bele. Jeszcze raz. Heck yeah! A więc, panie i panowie, ukończyliśmy Spyro 3 Year of the Dragon na 111% bodajże. Albo 114%. Ying Yang odblokowaliśmy. Ostatniego smoka z osobną animacją kompletnie, a raczej dwa smoki. Ta piękna cutscenka. A więc, moi drodzy, żegnam się z wami wreszcie w Spyro 3 Year of the Dragon. Oczywiście następnym let's playem, oczywiście po tym, który już mija w ten odcinek, więc... No po... O, już! Już następny odcinek to już będzie z Crash Bandicoot 3 Warped. A więc, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa!